Dzisiejszym filmem zamykam drugi swój trening w swoim 4-dniowym planie treningowym i będą to dwa ostatnie ćwiczenia omówione przeze mnie na mięśnie brzucha. Także zapraszam do oglądania. Witam Cię, siemanko, z tej strony Damian. Kontynuując swoją playlistę ćwiczeń i komentuję, dzisiaj będę omawiał dwa ćwiczenia, dlatego że są to obydwa ćwiczenia na mięśnie brzucha i obydwa ćwiczenia wykonuję tylko, można powiedzieć, po dwie serii. Ale jeżeli wziąć pod uwagę to, że są to dwa ćwiczenia na mięśnie brzucha, to wykonam na mięśnie brzucha 4 serie. Pierwsze ćwiczenie będzie to unoszenie nóg w zwisie, a drugie ćwiczenie spięcia mięśni brzucha leżąc na podłodze. Także każdy teraz zobaczy, jak ja te ćwiczenia wykonuję. Chcecie, możecie je tak samo robić, a w komentarzu dajcie mi znać, czy są one efektowne, czy czujecie mięśnie brzucha, jak i też możecie dać znać pod innymi filmami, czy z tych innych filmów również te ćwiczenia wykonujecie, macie w swoim planie treningowym. Zaczynamy przeglądać moją technikę i oceniać, co ja tam robię dobrze, a co źle. Na samym początku dodam, że ten drążek nie jest dla mnie za wygodny, no ale robię. Pracuję na tym, co mam i doceniam, że w ogóle coś mam. Unoszę, można powiedzieć, wyprostowane, proste nogi, choć one i tak są zgięte w kolanach. Dlatego nie chcę tutaj mówić, że proste nogi, a są zgięte w kolanach. Muszą być zgięte w kolanach, bo też nie mogę ich wyprostować ze względu na to, żebym uderzał o podłogę. Dlatego są zgięte w kolanach i unoszę te nogi. Dwa razy do przodu, później dwa razy tak jakby na jeden bok i dwa razy na drugi bok i to mi wystarczy. Później przechodzę do podciągania nóg, zginając je już całkiem w kolanach. Uchwyt może być tutaj na drążku nadchwytem lub podchwytem, komu jak jest wygodnie, tu nie ma żadnego znaczenia. Nadchwytem będzie ciężej też się utrzymać. I oczywiście pierwsza seria poszła, mięśnie brzucha spompowane. Teraz będzie ujęcie z drugiej strony. Też ten stojak nieraz potrafi się nieźle bujnąć, dlatego muszę też ostrożnie te podrywanie nóg wykonywać. Jest to ćwiczenie, które można robić. Też mogę tutaj powiedzieć, że tak bardziej na mobilność naszego ciała, ale sam osobiście uważam, że są lepsze ćwiczenia na mięśnie brzucha, gdzie lepiej nawet te mięśnie przetrenujemy, no ale ja lubię nieraz tak w swoim stylu treningowym powydzigać, powymyślać, żeby to było też nawet, można powiedzieć, takie efektowniejsze, fajniejsze do oglądania i też pod innym kątem przetrenować te mięśnie. Drugie ćwiczenie, jak mówiłem, tamtego ćwiczenia podnoszenia czy unoszenia nóg z wisiem, dwie serie, teraz dwie serie spięcia mięśni brzucha. To już jest taka zaawansowana, można powiedzieć, wersja i też tutaj jakby kilka możliwości jest. Możemy każdego jakby ruchu robić po 12 serii, ale ja sobie lubię mieszać, żeby przetrenować mięśnie proste brzucha, mięśnie skośne brzucha. Także ja lubię swoje treningi urozmaicać. Ja nie mam żadnych priorytetów, żeby szlifować jakąś tam konkretną partię mięśniową. Dlatego ćwiczę sobie tak, jak ćwiczę i tak mi jest dobrze. Jest ciężko, praca jest wykonywana, jakiś tam przyrost masy mięśniowej jest. Ja jestem zadowolony. Więcej nic nie potrzebuję. A najbardziej, co bym chciał, to Was właśnie motywować tymi swoimi treningami. Patrzcie, jak jest ciężko. Z jednej strony na końcu ciężko jest zrobić, wykonać oddech, no a później jest też ciężko wstać. Także są
spompowane te mięśnie brzucha, tu może z innego ujęcia, to jest podciąganie całych nóg jakby do góry, tu już zginamy nogi w kolanach do kąta 90 stopni, a tutaj dwie nogi podciągamy też do kąta 90 stopni i raz ściągamy się do lewej, raz do prawej i znowu zaczynamy od tego samego, z tym, że później dwa kolejne powtórzenia to będzie po jednej nodze. Możemy jakby dopiąć jeszcze te mięśnie skośne brzucha. No i zostały jeszcze cztery powtórzenia, no ale ja tutaj już jestem dobrze zmęczony i już robię jedno z podciąganymi prostymi dajmy nogami i tutaj zgięte nogi. I znowu to samo dwa razy i wystarczy. Robię sobie nawet przerwy. Jest ciężko, rób sobie przerwę, ale wykonaj tę założoną ilość powtórzeń, tak żeby ta robota była wykonana. Odczekaj sobie 5, 10, 20 sekund i zrób to, co masz założone. A teraz zobaczymy, jak ta moja sylwetka wygląda. Czy każdemu się podoba? Myślę, że nie każdemu. Oczywiście można mieć lepszą sylwetkę i ma ją niektóre osoby lepszą. Ja jestem w okresie budowania masy mięśniowej. Ja się tu skupiam też na wyglądzie sylwetki. Dlatego też nie objadam się tak fest, żeby nie zbierać za dużo tkanki tłuszczowej, lecz też chcę, żeby ta siła rosła, żeby mięśnie były rozbudowane. Nie wiem, ile jeszcze zostało genetycznie możliwości zbudowania mięśni, ale tak naprawdę ja nie potrzebuję większej sylwetki, jest ona ok. I tak tutaj wygląda na dużą sylwetkę, a w rzeczywistości na żywo jestem mniejszy jak na tych filmach, także też musicie wziąć pod uwagę, że jest tak jakby przekłamanie kamery, przekłamanie tego ujęcia, także to sobie też weźcie pod uwagę. Dlatego niektóre osoby mogą naprawdę na wielkich chłopów wyglądać w internecie, a na żywo będą oni o wiele mniejsi. No i taka prezentacja sylwetki, szału nie ma, zatłuszczona. Liczę na Was, że będziecie trenować. Brawo Wam bije, jeżeli trenujecie. I mam nadzieję, że oczywiście motywację otrzymujecie ode mnie. Jakieś tam informacje też sobie przyswoicie. I dbacie o tą swoją sylwetkę, o swoje zdrowie. Przede wszystkim trening siłowy pozwoli nam zadbać o zdrowie wewnętrzne naszego ciała. Co jest kłopotliwe, żeby o to dbać, bo my nie widzimy, czy ta zdrowa sylwetka jest, czy też nie jest. Jeżeli chodzi o zewnętrzny wygląd, to zawsze możemy zareagować. Tak, jakieś maści, kremy, czy coś innego, zależy co nam dolega, możemy zaraz szybko zareagować, a wewnątrz nie wiemy, co się dzieje. Dlatego trzeba mieć świadomość, jak ważny jest trening siłowy. I też tu odsyłam Was do mojego filmu na kanale o 10 zaletach treningu siłowego. To by było na tyle z mojej strony. Oczywiście wielkie, wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Udostępniajcie moje filmy, oceniajcie moje filmy. Kciukiem do góry najlepiej. Jeżeli się nie podoba, no to kciukiem na dół. Ja też chcę wiedzieć, że są osoby, które odbierają mnie negatywnie. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Nie zapominajcie o dzwoneczku, żeby dostawać powiadomienie od YouTube'a z każdym moim nowym filmem lub też rozpoczętym spontanicznie live'em, czy to w tematyce treningów siłowych, czy też luźnej pogadanki. Mam nadzieję, że działacie, że dążycie do zrealizowania stawianych sobie celów, że działacie nad tym, żeby spełniać swoje marzenia. Lecimy po swoje, każdy ma swoje życie, każdy niech swoje życie przeżyje tak jak chce, ale żebyście dbali o zdrowie. Także jeszcze raz wielkie dzięki, dużo szczęścia i zdrowia życzę. Do następnego. Pozdrawiam.